Szczęść Boże, Klaudia Antczak. Zapraszam na kolejne wydanie informacji dnia. Od dzisiaj do 2 listopada policja prowadzi akcję Znicz. To oznacza zwiększoną liczbę kontroli drogowych podczas weekendu, kiedy Polacy będą podróżować, odwiedzając cmentarze z okazji Dnia Wszystkich Świętych. Okres Wszystkich Świętych to czas, kiedy Polacy podróżują, odwiedzając cmentarze i spotykają się w gronie rodzinnym. Wzmożony ruch na drogach to większe niebezpieczeństwo wypadków i kolizji. Dlatego po raz kolejny stołeczna policja organizuje akcję Znicz. Oznacza ona więcej kontroli policyjnych. Na polskie drogi wyjadą policyjne motocykle, radiowozy oznakowane i nieoznakowane. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego będą dbać przede wszystkim o płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie największych nekropolii, ale to nie jedyne zadanie, jakie stoi przed stołeczną drogówką. Nie zabraknie przeprowadzenia kontroli stanu trzeźwości kierujących i kontroli przestrzegania ograniczeń prędkości. Tłumaczy komisarz Rafał Retmaniak. Policjanci zwrócą też uwagę na sposób przewożenia dzieci oraz stan techniczny pojazdu. W związku z częstym odwiedzaniem cmentarzy w tym okresie policja ostrzega także przed kradzieżami i apeluje, by zachować ostrożność w czasie porządkowania grobów. Rządowy projekt noweli ustawy o podatku akcyzowym, którego celem jest podniesienie stawek akcyzy na alkohol, papierosy i tytoń, wraca do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Zdecydował o tym Sejm. W Sejmie odbyło się sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Ostatecznie projekt wrócił z powrotem do komisji. Jego celem jest podniesienie stawek akcyzy na wyroby alkoholowe oraz papierosy i tytoń w przyszłym roku, a także wyznaczenie ścieżki podwyżki stawek na lata 2023-2027. Zgodnie z proponowanymi zapisami, od 1 stycznia stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosną o 10%. A minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie z obecnych 100% do 105%. Opozycja chciała odrzucenia projektu ustawy, podkreślając, że głównym jej celem są kwestie fiskalne. Inflacja szaleje, a państwo zamiast obniżać choćby VAT czy akcyzę na paliwo, tworzyć instrumenty ochronne, szukać oszczędności od obywateli, wspierać ludzi. Po prostu nas zwyczajnie dobijacie. To nie jest jednorazowe podniesienie akcyzy o 10% w przyszłym roku, tylko systematyczne podnoszenie akcyzy corocznie do 2027 roku, co daje ostatecznie w ciągu 10 lat 103 miliardy złotych do budżetu państwa. Te 103 miliardy złotych do budżetu państwa zabierzecie z kieszeni Polek i Polaków. I gdybyście faktycznie zakładali jakikolwiek cel zdrowotny, polegający na zmniejszeniu spożycia, to byście takich wpływów do budżetu państwa nie ujmowali. Podczas obrad komisji absolutnie zdemaskowane zostały rzeczywiste intencje autorów przedłożonego projektu. Jedynym celem podnoszenia wysokości akcyzy są cele fiskalne. Niestety, środki pozyskane z akcyzy nie mają trafić do systemu ochrony zdrowia, tylko do zasypywania coraz bardziej rozrastającej się dziury budżetowej. To nieprawda, że chodzi o wyciąganie pieniędzy z kieszeni Polaków, odpowiedział politykom opozycji podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski. Wpływy dodatkowe z akcyzy planowane na przyszły rok w wyniku indeksacji, o której rozmawiamy, przynieść mogą do budżetu maksymalnie 2 miliardy złotych, tymczasem w kieszeniach podatników tylko i wyłącznie w efekcie podatkowych rozwiązań Polskiego Ładu, który dzisiaj został przyjęty przez Senat, pozostanie około 17 miliardów złotych. Poseł Ewa Szymańska z PiS-u podkreślała, że palenie papierosów i picie alkoholu ma fatalne skutki dla zdrowia człowieka. Większość chorób cywilizacyjnych, takich jak nowotwory, choroby krążenia, zawały, udary, są w ogromnej mierze skutkiem palenia i picia oraz nadużywania alkoholu. Choroby te i ich leczenia, także leczenie uzależnień od tych używek, są ogromnym obciążeniem dla społeczeństwa, generują potężne koszty finansowe i społeczne. Bo alkoholizm jest dużym ciężarem i zranieniem dla całej rodziny, nie tylko dla osoby uzależnionej. Odbija się to także na zdrowiu psychicznym dzieci. Prowadzi do patologii w rodzinach. Już po raz kolejny działacze LGBT organizują akcję pod nazwą Tęczowy Piątek. Akcja ma na celu propagowanie związków osób tej samej płci przez dzieci i młodzież w szkołach.
Kampania przeciw homofobii po raz kolejny organizuje w szkołach tak zwany tęczowy piątek. Ma to być wyraz solidarności z młodymi osobami LGBT. W czasie, gdy grozi nam wejście w życie Lex Czarnek i zakaz marszów równości, młodzież LGBT+ potrzebuje nas jeszcze bardziej niż dotychczas. Dlatego w tym roku tak ważne jest, by w tęczowy piątek młode osoby LGBT+ usłyszały od nas dorosłych: jesteście okej i stoimy za wami murem. Czytamy na stronie organizatorów akcji. Tymczasem stanowisko ministra edukacji i nauki pozostaje jasne. Dzisiaj obowiązujące przepisy wskazują na to i świetnie kuratorzy sobie z tym dają radę. Od kilku lat, jak byłem wojewodą, to również w porozumieniu z kuratorem lubelskim, to z panią kurator lubelską to robiliśmy, wskazując, że dyrektorzy szkół i nauczyciele mają obowiązek przestrzegania obowiązującego dzisiaj prawa oświatowego i tam nic o tęczowych piątkach nie ma. Czyli można jutro przyjść z tęczową flagą na plecaku po prostu. Jeszcze raz pani powtarzam, to jest wolny kraj i nikogo nie interesują jakieś barwy na plecakach. Może pani przyjść również w jakichś tam zielono-żółtych. To jest pani sprawa. Organizatorzy pod przykrywką tolerancji niejednokrotnie przemycają do szkół treści demoralizujące dzieci i młodzież. Odpowiedzią na akcję działaczy LGBT jest akcja środowisk Pro-Life. Centrum Życia i Rodziny zachęca, by zmienić tęczowy piątek na szlachetny piątek i ubrać się w kolorze białym. Biel ma symbolizować wartości takie jak wierność, czystość i szlachetność. Nie można ulegać bezprawiu, które stosuje Unia Europejska, mówił w kontekście nakładanych na Polskę kar minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Komisja Europejska nie zatrzymała się na zablokowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy i karze nas za funkcjonowanie kopalni w Turowie. Teraz nakazuje Polsce zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jej zawieszenie to warunek niezbędny do wypłacenia środków z Krajowego Planu Odbudowy, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dopóki Polska nie zawiesi jej działania, ma codziennie płacić 1 000 000 euro kary. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro podkreśla, że to kolejne wykroczenie poza kompetencje nadane organom unijnym. Czy to w sprawie bezprawnych kar dotyczących Turowa i likwidacji kopalni i elektrowni dostarczającej prąd do setek tysięcy Polaków, czy też w przypadku kary za zmiany w systemie sądownictwa, Polska ani złotówki zapłacić nie może i nie powinna. Traktaty unijne nie pozwalają na ingerencję w sądownictwo krajów członkowskich. Jednak tylko polskie sądownictwo budzi wśród komisarzy europejskich wątpliwości. Podobne zasady dotyczące powoływania i pociągania do odpowiedzialności sędziów są w Niemczech, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dlatego uważam, że jest bardzo aktualny nasz postulat skierowania do Komisji Europejskiej wniosku o skargę na Niemcy, które stosują zupełnie inne standardy, jeżeli chodzi o powoływanie sędziów i również stosowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec sędziów. Nie pozwolimy traktować Polski jako kraju trzeciej kategorii, mówił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. To, co teraz robi Komisja Europejska, to szantaż finansowy. Zarzut upolitycznienia został wymierzony także w Krajową Radę Sądownictwa. Na Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa podjęto decyzję o usunięciu polskiej KRS z tej organizacji. Nie widzę powodów, dla których mielibyśmy zmieniać ustawę o KRS-ie, zwłaszcza w zderzeniu z tym, w cudzysłowie, KRS-em niemieckim. Powodem usunięcia Polskiej Krajowej Rady Sądownictwa z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa jest rzekomy brak niezależności. Wbrew tym zarzutom przewodniczący KRS Paweł Styrna, który odmówił udziału w głosowaniu, podkreślił, że Rada stoi na straży niezależności polskich sądów. W październiku doszło do prawie 15 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Kryzys migracyjny ma ograniczyć budowa kilkumetrowego muru z nowoczesnym sprzętem monitorującym pas graniczny. Presja migracyjna na polską granicę nie ustaje. Minionej doby ujawniliśmy 537 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.
40 osobom wydaliśmy postanowienia o opuszczeniu terytorium kraju. Dodatkowo jeszcze 6 osób zostało zatrzymanych, to obywatele Iraku. Osoby te będą ubiegały się o ochronę międzynarodową. Informuje rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. Od początku roku zarejestrowano już ponad 26 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Prawie 15 tysięcy miało miejsce tylko w październiku. Wzrasta liczba osób przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców. W zeszłym roku w tym samym okresie było ich 207. Dziś jest już 1700. Rok temu miesięczny koszt utrzymania tych osób to było 380 tysięcy. Obecnie jest to prawie 2 miliony 800 tysięcy złotych, więc te koszty wzrosły dość sporo. Pomimo zwiększenia ochrony granicy, część nielegalnych imigrantów przedostaje się w głąb kraju. I to nie tylko z Białorusi, ale również z Litwy. Dalej przemieszczają się do Niemiec. Tamtejsze służby zwiększyły kontrolę. Sytuacja tutaj na naszej granicy z migrantami jest w większości przypadków związana z tym, co dzieje się na Białorusi. Polscy policjanci zatrzymali do tej pory ponad 3800 nielegalnych migrantów przewożonych przez przemytników w głąb Polski. Przestępcy trudniący się tym procederem pochodzą głównie z Syrii, Albanii i Ukrainy. Większość z nich ma niemieckie lub szwedzkie paszporty. Polska Fundacja dla Afryki buduje jeden z największych szpitali na Madagaskarze, w miejscowości Mampikony. Obecnie tamtejsi ludzie z powodu braku zaplecza medycznego są skazani na śmierć. Dziecko Francine ma miesiąc, jest odwodnione i gorączkuje. W Polsce byłoby już hospitalizowane. Na Madagaskarze wyleczalne u nas choroby powodują śmierć. W ostatniej epidemii odry umarło co piąte chorujące dziecko. Ludzie żyją we wsiach w porze deszczowej, zupełnie odciętych od opieki medycznej. Sytuacja na Madagaskarze jest bardzo trudna. Brakuje jedzenia, wody, prądu, leków, mówi szefowa polskiej misji medycznej na Madagaskarze dr Lidia Stopyra. To są rejony, które są skrajnie biedne. To jest bieda, której my sobie w ogóle nie wyobrażamy. Są miejsca, gdzie nie ma dostępu do czystej wody. Żyją ludzie czy wioski, budują ze słomianych takich materiałów zlepionych błotem nad rzekami. Te rzeki w porze, pod koniec pory suchej, są zupełnie wyschnięte. To jest praktycznie błoto. I z tych rzek oni piją wodę. Dlatego dominują choroby, które są przenoszone drogą pokarmową. Do lekarza bywa, że jest nawet kilkadziesiąt kilometrów na piechotę. Ci ludzie są skazani na praktycznie pomoc lokalnych znachorów lub ewentualnie jakichś pielęgniarzy. Ponieważ w Mampikony istnieje tylko jeden szpital państwowy. To jest szpital, który ma zaledwie 15 łóżek. 15 łóżek dla regionu, który ma 1,5 miliona mieszkańców, to jest zdecydowanie za mało. Mówi prezes Polskiej Fundacji dla Afryki Wojciech Zięba. Dlatego fundacja zdecydowała się podjąć inwestycje i zbudować tam szpital. Powstaną tam oddziały szpitalne, oddział ratunkowy, pediatria, 3 bloki operacyjne, wydział ogólny, oddział wewnętrzny, ginekologia oraz 120 łóżek dla chorych. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz tego, w jaki sposób można pomóc, znajdują się na stronie internetowej pomocafryce.org. Tą informacją kończymy. Więcej w wydaniu po godzinie 12. Zapraszam.